Szanowni Państwo, moim gościem jest Tomek Hiob, raper, ale wydawałoby się, nie tylko raper, to tylko raper, ale to nieprawda, czyli muzyk elastyczny, który grał wszędzie, bo i rocka zaczynałeś grać i zahaczyłeś o mnóstwo styli, mnóstwo takich stylistycznych, zróżnicowanych, rozrzuconych. Skąd taki pseudonim? Wiem, że tutaj traumatyczne przeżycia takie twoje jakieś wewnętrzne i tu ze względów osobistych nie chcę chodzić zbyt głęboko, natomiast czy przyznasz rację, że tylko człowiek poszukujący, będący w jakiejś traumie, w cierpieniu, ewentualnie potrzebujący ciągle czegoś, jest w stanie dobrze tworzyć? Witam serdecznie. No tak, jestem Hiobem. Tak, dokładnie. Miałem ciężkie doświadczenia, strata dziecka i w ogóle doświadczenia mojego życia, które tak się jakoś układały, że no nie mogłem przybrać innego pseudo jak Hiob. Ten biblijny Hiob, który no był mocno doświadczany, ale wytrwał. Ten Hiob to nie jest tylko ten facet, arcypan Pisma Świętego, ale myślę, że Hiobem jest każdy z nas, bo każdy z nas doświadcza przeróżnych spraw i bolesnych, trudnych, ale też i radosnych. A jak skończymy, no Hiob skończył dobrze, a to jak my skończymy zależy od nas. Grałeś w takich kapelach, mam małą ściągawkę, jak Signum Fidei rockową, Aron hardrockowa, Strefa Pracy Żurawia, Acoustics, Nibelung Sound System, Roots Reggae, mishmash stylów, mix stylizacji, ale czy ten rozstrzał między muzyką rockową a tą, którą wykonujesz teraz, nie był dla ciebie kłopotliwy? Bo siła wyrazu, umówmy się, jest bardzo podobna, bo ten przekaz jest bardzo mocny w obu przypadkach, ale czy dla ciebie stylistycznie to nie był kłopot? Wiesz co, na pewno to, że grałem w tych kapelach rockowych, że grałem reggae, że grałem poezję, to na pewno mi pomogło, bo każdy styl muzyczny wymaga jednak innego rodzaju śpiewania, emisji, a hip-hop jest totalnie inną bajką. I też nie ukrywam, bo z hip-hopem zacząłem przygody w wieku 30 lat i też nie ukrywam, że się z szefem tam na górze wykłócałem, że jak kurde w wieku 30 lat mam robić coś z hip-hopem, kiedy w ogóle wcześniej nawet nie słuchałem hip-hopu i miałem raczej niezbyt chlebne zdanie na temat tego gatunku, ale to na pewno pomaga. Z powodzeniem rodziłeś się z promocyjnym kawałkiem Imię Słów. W tej chwili na listach znajduje się HWDP. Tak, dobrze jest, mówię. Dokładnie. Nie kłóci się to do ciebie z przekazem, który mówisz, bo szyfr znamy tego skrótu, nie będziemy go rozszyfrowywać na antenie. Natomiast czy to się nie kłóci do ciebie? Czy nie jest to moralnie dla ciebie jakieś tam krzywe, że tu HWDP, a tu chrześcijański przekaz? Haha, właśnie o to chodzi, bo nie wiem, czy słuchałeś tego kawałka i dosłuchałeś go do końca. Nie, właśnie. No właśnie. No to objaśnij słuchaczom, o co kama. To był świadomy zabieg, bo wiadomo, że z HWDP i nurt hip-hopowy też kojarzy się z HWDP, więc pomyślałem, że to jest taki, może być dobry wabik, zwłaszcza na koncertach, kiedy no przychodzą ludzie, HWDP, no to oczywiście jest zajaranie tym. Mhm. A ostatnie słowa tego kawałka wyjaśniają, o co tak naprawdę chodzi, że HWDP to nie tylko chwalmy wielkie dzieła Pana. I o to chodzi. Picasso powiedział kiedyś, kiedy przychodzi wena, zostaje mnie przy pracy. Jak ty pracujesz między koncertami, między występami swoimi? To po prostu przychodzi. Albo jest, albo nie ma. I to, co było w pierwszym pytaniu, a co nie odpowiedziałem. Faktycznie, trudne doświadczenia działają, myślę, nie tylko na mnie, właśnie twórczo. Ktoś mi kiedyś powiedział, że dobre kawałki robi się tylko wtedy, kiedy się cierpi i że ja powinienem cały czas cierpieć. Wtedy będziesz nagrywał same dobre kawałki. Tak, tak. Ale to też nie jest prawda, bo dobre doświadczenia również są podstawą do dobrych utworów. Jeśli chodzi w ogóle o przekaz w muzyce, wydaje mi się, że jest taka tendencja, już nie tylko w muzyce, ale w ogóle w mediach i to, co nas wkoło otacza, jesteśmy karmieni cały czas negatywami, jakimiś złymi sprawami, że tu ktoś byle zginął. Byle jakością jakąś też taką, nie? W ogóle mój przekaz jest bardzo, myślę, niewygodny, bo ja uważam, że media po prostu tak jakby wkładały nam szlaf od szamba i po prostu wlewały nam do mózgu cały ten syf, a my jako ludzie przestajemy już w ogóle myśleć po swojemu, mieć swoje zdanie, swoją opinię, prawda? Tylko łykamy po prostu jak bocian żaby to, co nam się podaje. Nie weryfikujemy w ogóle tego. A ja chcę poprzez swoją muzykę, przekaz, powiedzieć ludziom, że życie wcale nie jest do kitu. To jest część naszej rzeczywistości. Ja nie mówię, że tak nie jest, bo jest i cierpienie, ból, są wojny, głód, to wszystko jest. Ale żeby nie skupiać się na tym, tylko wydobywać siebie to, co jest dobre, bo każdy człowiek z natury jest dobry i piękny. Tak zostaliśmy stworzeni, prawda? I to trzeba pielęgnować w sobie. I nie trzeba tutaj sobie, wiesz, dopomagać różnymi tam substancjami, bo naprawdę można jarać się życiem. Promujesz swoją nową płytę. Tak jest. Opowiedz coś o tej płycie. Jaka
jaka to jest płyta i dlaczego słuchacz Radia Bonton powinien ją mieć w swojej dyskografii. Płyta nazywa się Styl Południowo-Wschodni i tak naprawdę nie chodzi o kierunki geograficzne. Ja lubię troszeczkę dawać takie, może nie drugie dno, ale taką treść, żeby słuchacz troszeczkę właśnie pomyślał. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Chcę skłonić słuchacza do jakiegoś wysiłku. Styl Południowo-Wschodni to tak naprawdę styl krzyża, bo kiedy narysujemy linię od północy na południe, od zachodu na wschód, to wychodzi krzyż, dokładnie tak, ale żeby tak wprost nie walić na okładkę, nie emanować krzyżem, bo to jednak wiem, że wielu ludzi jakby to zobaczyło bezpośrednio na okładce, to od razu by powiedział nie dziękuję. Żeby trafić, to trzeba troszeczkę kamuflować pewne treści. Właśnie, o tym kamuflażu może porozmawiajmy, bo wielu ludzi może nie tyle hamuje się z tym, ile właśnie w drugą stronę, bo wiadomo, że ci, którzy mają jakieś poglądy religijne, wyznają je w sposób dla siebie adekwatny. Natomiast wielu ludzi, nie wiem, możesz zaprzeczyć, możesz nie poprzeć, wykorzystuje ten krzyż tylko po to, żeby się na niego wdrapać, żeby było ich widać lepiej z tego krzyża. Czy spotkałeś się z czymś takim właśnie, z przygięciem w drugą stronę? Wiesz co, ja nie chcę nikogo oceniać, bo od oceniania to jest Pan Bóg. Wcale tego nie popieram, bo nie można sobie, wiesz, wykorzystywać krzyża dla swoich własnych interesów, biznesów, czy jakichś politycznych, wiesz, zagrywek. Krzyż to jest miejsce, gdzie została tak naprawdę podpisana nasza amnestia. Czy zwolnienie warunkowe takie, nie? Tak, dokładnie. Fajnie mówisz o tym wszystkim. Czy to, co robisz, jest dla ciebie swego rodzaju misją przez muzykę? Tak, jak najbardziej tak. To... Dokąd to zmierza tak naprawdę? Wiesz co? Moją misją jest powiedzieć, że żaden człowiek nie jest nielegalny, że każdy człowiek ma swoją wartość, że jest piękny, że jest dobry, a zły, nasz wróg, cały czas ładuje nam, że jesteśmy złymi ludźmi, że jesteśmy do kitu, że jestem złym ojcem, złym mężem, złym synem, a to nie jest prawda, to jest totalna bzdura. Dokładnie. Może to, co powiem, jest, nie wiem, ale śmierci nie ma, dla mnie, według mnie, nie ma śmierci, bo jest tylko, ja to nazywam, do widzenia, do zobaczenia, czyli jest ten czas, kiedy możemy spotkać się ze swoimi bliskimi. W piątek pochowałem swoją mamę i to też jest dla mnie kolejny, wiesz, utwierdzenie, to jest bardzo ciężkie doświadczenie, naprawdę mega. Ale ja wiem, że ja się spotkam i z naszym dzieckiem, i ze swoją mamą, i ze swoimi bliskimi tam po tamtej stronie. I to mnie też, wiesz, motywuje i napędza do tego, aby żyć tak, żeby się z nimi spotkać. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że naucz się żyć ze świadomością śmierci, a będziesz umiał żyć pełnie, i naucz się żyć ze strachem, a będziesz umiał żyć uśmiechniętym. Polecałbyś takie słowa? Jak najbardziej, pewnie, że tak. To jest dobra puenta nawet. Profesor Bartoszewski powiedział kiedyś, że są rzeczy, które się opłaca i są rzeczy, które warto. Na pewno warto było z tobą rozmawiać. Dziękuję. Moim gościem był Tomek Taper. Przedstaw się i podziękuj za fajną rozmowę. Mam nadzieję, że będzie dobrze wspominana. Tomasz Karenko, Hiob, Styl Południowo-Wschodni, 2 maj, premiera płyty. Pozdrawiam bardzo serdecznie, słuchacze Radia Bonton. Pamiętajcie, nie jesteście nielegalni. Nielegalny, 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 nielegalny